Ty jesteś człowiekiem, który zawsze lubił się bić, nie tylko w ringu, ale także na ulicy. Jak myślisz, w jakim stopniu twoje chuligańskie życie ukształtowało ciebie jako pięściarza mentalnie? No, na pewno dużo mi to dało, to nie ma co gadać. No, na pewno nauczyło pewnych zasad, i które dla mnie są najważniejsze, które wyniosłem od dziecka, że przede wszystkim przyjaźń jest najważniejsza, ale przyjaźń swoich bliskich, a nie tych, którzy coś tam narzucają i myślą, że tak będzie. Nie, nie, nie. Przyjaźń wokół swoich bliskich, z tymi osobami, którymi się otaczam, i ta lojalność wobec tych osób. I to zawsze było u mnie na pierwszym miejscu i nigdy się nie zmieni tego jakaś grupa ludzi, nie zmieni tego menadżer, nie zmieni tego sąd i tym bardziej inne rzeczy. Co czuje człowiek, który bierze udział w ustawkach i z kolegami biegnie na grupę rywali, tak to nazwijmy? Czy to jest adrenalina porównywalna z adrenaliną, jaka występuje przed walką bokserską? Wiesz, ja nigdy nie walczyłem w jakichś takich ustawkach, gdzie się tam umawialiśmy. W sensie to bardziej było osiedlami, nie? Gdzieś tam chodziliśmy i łapaliśmy grupę chłopaków. No jest to, nie wiem, ciężko mi to opisać. No jest to takie, kurczę, człowiek o wszystkim myśli, widzi, kurczę, biegnące osoby na niego i sam stoi z ekipą. To jest takie, no w każdej chwili mówię, ile nokautów się zaliczyło i obopólnych, że ja i on padali. To nie jest tak. Bo po prostu nie jesteś w stanie skoncentrować się na tym, tu się bijesz jedną, a tu z boku dostajesz. Co on czuje? Mi się wydaje, że ring to już jest stricte pod jednego zawodnika, inne emocje i to jest cała swoja kariera, tak? Tam nie daj Boże, na przykład przegrałeś bitwę, ale niekoniecznie wojnę, tak? A tutaj z każdą bitwą twoje ego, twoja pozycja, twój ranking traci, prawda? Więc nie można sobie na to pozwolić. Czy któraś z tych walk najbardziej zapadła ci w pamięci? Mówię o walkach ulicznych. Nie chcę o tym gadać. To było... Było i już nigdy nie będzie tak. To o te walki nie będę się ciebie pytał. Chcę zapytać jeszcze ogólnie, jak postrzegasz to, że w Krakowie używa się często noży i maczet. Wiem, że ty zawsze powtarzałeś, że nigdy takich rzeczy nie robiłeś, ale czy byłeś kiedyś w sytuacji, kiedy byłeś zmuszony uciekać ze względu na to, że atakowała cię grupa osób ze sprzętem? Nie, jasne, no przecież nie byłem, jasne, że się uciekało. Szczerze, nie mi to oceniać. Ja już nie jestem w tym środowisku. Mam kilku przyjaciół z tamtego środowiska, zawsze się o nich wypowiadam bardzo dobrze, ale mam też mnóstwo wrogów z tamtego środowiska i koniec z tym. Właśnie, ale z tego środowiska zostałeś wykluczony. W zeszłym roku, prawda, pojawiło się oświadczenie na stronie Stowarzyszenia Kibiców Wisły Kraków, w którym poinformowano, że na Wiśle będziesz traktowany odtąd jako persona non grata. Kazano ci wybierać pomiędzy kolegą z Krakowi a grupą chuliganów Wisły. Żałujesz, że doszło do takiej sytuacji, że zostałeś postawiony przed takim wyborem? Czy żałuję? Nie do końca, bo mówię, to żaden z tych osób, którzy mi stawiali jakieś warunki, nie był nigdy moim przyjacielem, bo jakby był, to w ogóle nie byłoby gadania. Ja powiedziałem, dla mnie zawsze najważniejsi byli przyjaciele, zawsze najważniejsza była lojalność wobec tych osób i ja sobie nigdy nie dam wmówić czegoś, kto coś mi tam będzie gadał, bo tak ma być, bo tak wszyscy. Nie. No to ja nie jestem jakąś tam przedmiotem, tak jak większość tych osób tam, którzy sobie dają wejść na głowę, bo jedna osoba czy dwie tak mówią i wszyscy tak robią. No to pozdrawiam ich serdecznie, niech sobie robią, jak sobie się bawią w piaskownicy, tak jak się bawią i tyle. Ja mam swoje zdanie i nigdy tego nie zmienię. I to jest, powiedziałem, nigdy nie zmienię swojego przekonania do przyjaźni, do lojalności wobec innych osób. Co innego, jak ja bym z tymi osobami, akurat z tymi, co gdzieś to tam postawiły te swoje warunki, to utożsamiał się, jeździł z nimi czy coś. Ja z nimi nigdzie nie jeździłem, ja ich znam tyle. O, zawsze byłem za Wisłą, zawsze będę za Wisłą, nikt mi tego nie odbierze. No właśnie, po całym zajściu napisałeś na Facebooku, że mimo całej tej sytuacji Wisłę zawsze będziesz miał w sercu. Tylko teraz pytanie, czym dla ciebie jest Wisła? Bo rozumiem, że postrzegasz to jako grupę znajomych identyfikujących się z tym klubem, a nie konkretnie drużynę piłkarską, prawda? Jasne, że tak, ale wiadomo, że jak gra Wisła na przykład z Legią, no to wiadomo, że sercem jestem za Wisłą, tak? Nie oglądam tych meczów, bo mnie w ogóle piłka nie interesuje. Już tłumaczę, interesuje mnie, jak gra Real Madrid, jak gra polska reprezentacja, gdzieś ważniejsze mecze. Przede wszystkim ja się skupiam na, co by to nie było, czy to jest siatkówka, czy to jest, nie wiem, u nich hokej, chociaż nie ma, tak, ale hokej. Gra polska reprezentacja z Niemcami, z Rosją, nie wiem, jakoś zawsze te
emocje sięgają u mnie zenitu. Zawsze jest patrz bardzo patriotycznie, bardzo tak, nie wiem dlaczego, Niemcy i Rosja, nie wiem dlaczego, ale tak jest. Że wtedy jestem za nimi, po prostu każdy gol się cieszy, jak dziecko dresie, wiesz. Jak graliśmy z Rosją i tam był chyba 1-1, nie? Błaszczykowski trafił taką bramkę, Januszki, jak się cieszyłem, no to mówię, to było coś pięknego, tak? To mówię. No. Zwłaszcza, że z takim rywalem to miało znaczenie. Dokładnie. Tak. Bardziej nie wiem dlaczego, ale tak emocjonalnie podchodzę do takich pojedynków. Rosja i Niemcy. Po prostu. Wspomniałeś przed chwilą o Realu Madryt. Niedawno piłkarze Realu Madryt odwiedzili Polskę przy okazji meczu z Fiorentiną. Ty pojawiłeś się w hotelu Hilton, odwiedziłeś piłkarzy w hotelu, spotkałeś się z nimi, miałeś okazję robić sobie z nimi wspólne zdjęcia. Powiedz, ty sympatyzujesz z tym klubem, ale nie wiem, jeździsz na mecze czasem? Jak wygląda twoja pasja? Nie, tak szczerze, bo poszedłem tam głównie dlatego, że z moim bratem się umówiliśmy, że pojedziemy tam, weźmiemy dzieciaka. A druga rzecz, mój brat drugi jest fanem Cristiano Ronaldo i chciałem bardziej dla niego autografy i coś tam. A ja osobiście najbardziej uwielbiam Di Maria. Zawsze był moim ulubionym piłkarzem. Żałuję, ubolewam na tym, że poszedł do Manchesteru teraz. Znaczy ubolewam. Zawsze grałem w FIFA, gram Realem Madryt i teraz będę musiał zmienić ten klub, bo mówię, Di Maria mi się zawsze najlepiej gra i... Ale było spotkanie z Di Marią, było tak, fotka, tak, z Di Marią, tak, tak. No, bardziej się też, wiesz... Fajny człowiek, Di Maria, Benzema, a chyba najfajniejszy z nich taki, no to taki uśmiechnięty, tak, bo to wiesz, każdy ma tam swój świat, to chyba Di Maria właśnie, Di Maria, Alonso, Sergio Ramos, też fajny chłopak.